dzieci tak mają, ale my dorośli też, tylko w bardziej zakamuflowany sposób, że kiedy mamy jakieś silne pragnienie, pożądanie, to dzieci szczególnie nie zwracają wtedy żadnej uwagi na okoliczności, na to, że inni ludzie patrzą, tylko po prostu krzyczą i domagają się tego, żeby to pożądanie, to silne pragnienie zostało spełnione. Silne pragnienia, silne pożądania jakby wyłączają nasz rozum. Sprawiają, że człowiek staje się jakiś otępiały na logiczne argumenty, tylko po prostu krzyczy w nim pragnienie, pożądanie, które chce być zaspokojone. Dzisiaj taką sytuację znajdujemy w Słowie Bożym, gdzie Izraelici mówią, chcemy mieć króla i koniec, chcemy mieć władcę, żeby być jak inne narody, tak ma być. I słyszą logiczne argumenty, bo mają przedstawione logiczne argumenty, które pokazują nieopłacalność tej sytuacji, właśnie bycia jak inne narody i posiadania ludzkiego króla. Ale oni są głusi, ślepi, jacyś otępiali na te logiczne argumenty, bo w nich krzyczy pragnienie. Chcemy mieć władcę tak jak inne narody. Słowo Boże może nas dzisiaj zaprosić do takiej wrażliwości właśnie na sytuacje, w których do głosu dochodzą w nas silne pożądania, silne pragnienia, żeby trochę się zdystansować do nich, nie chcieć ich natychmiast zaspokoić, właśnie spróbować usłyszeć to, co jest logicznym argumentem dla jakiegoś zrównoważenia, bo te silne pożądania, one właśnie bardzo czynią nas ślepymi i głuchymi na głos rozsądku.